Witajcie ludzie, z tej strony Zdziuchu, a my sobie znowu gramy w Minecrafta, dawno było. I nadszedł ten czas, żeby właśnie coś tam co nieco pokazać. Jest to któraś tam edycja. Czekajcie, zresztą pokażę na szybkości. No, kolejna edycja Zdzichulandia, nie? Takie tam serwer nasz mały, skromny, piękny. Owszem, jakieś tam do pobrania w dupie mam. O, i Fox wszedł. Fajnie. Dzień dobry, panie Foxie. Akurat będziesz na odcinku. Napiszę nawet. Jo. No i bry. No i fajnie. No i głównie tu właśnie będę na tym, na Creative latał, żeby pokazywać co tu się wyrabia na tym serwerzu, nie? Fox poszedł jak coś w stronę swojego domku, a ja tu was poprowadzam, co i jak wygląda. No to ogólnie, jak tu widać, to jest resp, nie? No to w ogóle było, bo to się publikuje już 23 rok. No, a ja to nagrywam 24 sierpnia, także pozdrawiam ludzi z przyszłości. Ten serwer już nie żyje, także nie macie co w komentarzach się pytać o IP. Ale może z ciekawości, tylko popatrzcie, czy już ktoś inny zadał te pytanie i na nie odpowiedzieliśmy, bo odpowiadamy na bieżąco. Te śmieci się pojawili, ale nie chcę mi się nimi zajmować. No i co? No to tutaj jedno z takich też rzeczy na start jest takie coś, że jak ktoś ma coś niepotrzebne itemki, to tutaj do chopera może wrzucać, nie? To jest miejsce dla adminkę, czyli mnie, żeby zajrzeć, co tu wrzucone, jakieś zgniłe mięso, bloczek trawy po Endermanie, albo ja wrzuciłem, jak coś latałem, naprawiałem i nie chciało mi się normalnie z ekwipunku pozbyć. No i tutaj mamy taką tablicę ogłoszeń, czy coś tam, nie? Jak to wygląda w ogóle, że jakieś komendy, jakie są, że jest home, nie? Że jest działeczki. Że można usunąć działki, ogólnie się tego, żeby znajomych zaprosić, że da się wrócić w miejsce, w którym się zginęło, że można się tepać do kolegi, że ten serwer Discord, ten serwer Minecraft jest powiązany z naszym serwerem Discord, to znaczy, że cokolwiek się tu napisze, to leci na nasz, na kanał naszego serwera Discorda. I w drugą stronę, że ktoś, jak napisze w odpowiednim kanale związanym z tą grą, no coś tam napisze, to się pojawi także tutaj w grze, że ktoś coś napisał. Nie wiem, czy... No, przetestuję jeszcze na szybkości, w międzyczasie pokażę. No, a tutaj też, jak widać, mamy powrót na spam, chociaż mi się nie podoba, bo każdy, kto ponownie włazi na serwer, to się pojawia... To się pojawia zawsze tutaj w tym miejscu, a nie tam, gdzie był, co jest trochę denerwujące. No tu też można zobaczyć wymiary działki. Na przykładzie spawna wam zaraz pokażę. Tylko wejdę tu i napiszę PYOTYSY na swoim Discordzie na kanale, nie? I patrzcie. Napisałem, wysłałem i to się nawet w grze pojawiło. Także nice. No i co tam jeszcze? To tyle, jeśli chodzi o tą tablicę ogłoszeń. A, miałem pokazać granice działki. Psy, wiew, o. I rysuje nam granicę, nie? Taki pierd fajny. No, to jest działka, że tu może przebywać ludzik, ale nic z tym nie zrobi, także fajnie. No i tutaj mamy mapę. Tutaj się wchodzi pięknie i to jest obszar. Ostatnio przed nagrywaniem to update'owałem, proszę was. Tutaj właśnie jest, z tego co kojarzę, miejscówka Pawła i Ari. Tutaj sobie na przykład zaklepał plukol, ale raz wszedł i nie wchodzi, także spoko. Tu nie wiem, czy tu czasem też Ari sobie miejsce nie robiła. Jednak ostatecznie tu. Później tu polecimy, żeby pokazać te miejscówki, oczywiście wszystkie. No, tutaj właśnie mamy domek autistika. My jesteśmy tutaj, mniej więcej tutaj spawn jest i my jesteśmy pod spawnem. To jest mój domek. Oczywiście go budowałem własnoręcznie, bez pomocy Creative'a. Wszystkie materiały były zdobywane. Później będzie pokazywane. Tu jest domek autistika i Bobeksa chyba. Tu jest domek Bobeksa, prowizorka zbudowana.
Była tutaj właśnie wraz z Bobeksem Autistic zbudował też jakiś domek taki. Chyba z tutoriala. A, jeszcze jeśli chodzi o mój domek. Oto. To budowałem go właśnie z tutoriala i też mam pewne zastrzeżenia, ale to w czasie odcinka powiem. No, tutaj jest teren Foxa, tutaj Magdy, By. Tutaj jest wioska NPC-tów, która była przez nas upgrade'owana, a tutaj w powietrzu coś Autistic z Bobeksem też budowali, ale chyba im się odechciało. Co tu jeszcze? No, to tu było. A, tutaj właśnie też Autistic z Bobeksem dawną bazę sobie założyli, tutaj byli. No i chyba to by było tyle, jeśli chodzi o coś tutaj. Autistic właśnie napisał, właściciel tego domku. No, coś tu jeszcze może by było, ale już raczej więcej nie ma nic ciekawego do pokazania, więc będę latał po tych posesjach. Na samym początku oczywiście pokażę wam mój domek, który się prezentuje tak. I owszem, był budowany z tutoriala. Tyle, że ten tutorial z jednej strony jest spoko, bo na początku pokazał właśnie, jakie materiały będą nam potrzebne. A, jeszcze go trochę przerobiłem, bo dodałem tutaj piwnicę sobie, nie? No, także tutorial spoko, bo pokazywał, jakie nam będą potrzebne materiały, jednak nie wszystkie. Jednak na przykład chopera tam nie było, nie było chyba tutaj, nie, to było, to akurat było, a chopera nie było. I nie było chyba tego gówna Dynksa, nie wiem, czy się ten schodek zalicza, czy nie, ale no. Obrazów za mało, bo tu też, no bo jak już pokazuję, to czekajcie, no to tak o wygląda, nie? Ładnie pokazałem, praktycznie pieski mam. No i tutaj też właśnie tak mniej więcej robiłem, tak jak według tutoriala. Półek na książki były 4, a tutaj jeszcze 3 dochodziły, także spoko, że tak źle pokazali. Doniczek było więcej, obrazów było więcej, w ogóle obrazów nie było w tym tutorialu zapisanych, że są potrzebne. Widocznie to wszystko było we własnym zakresie, ale już tam walić. A i czekaj, bo tu jeszcze zwierzątko Magda mi sprowadziła. O, dwie już są, dwie kurki, ktoś mi je rozmnożył. Z Bogu, śmisznie. Pewnie będę miał tutaj... To zejdzie, czy ja latam, czy co? No. No, jeszcze piwnicę na sam koniec pokażę. Tak się prezentuje, tu zrobiłem sobie automatyczny piecyk. Tu paliwko sobie wlatuje, tu wrzucam, co chcę przerobić. Tu mam to, co mi się przerobiło. Dziwne. No, także jest fajnie. Tutaj pewnie później zrobię zejście do podziemi, żeby se kopać. O ile będę w to grał, bo... Widzę wśród ludzi, wśród mnie też się trochę wypaliliśmy, jeśli chodzi o granie w to. Nie wiem, czy tu pokazałem dokładnie spawna, ale jeszcze raz tak, plus minus. Tutaj trochę ziemia zepsuta, bo były tu sadzone te świerki, ale no cóż się mówi. Nawet tu widzę sadzonka tego drzewa bagiennego nowego, co doszło. A tutaj mamy właśnie domek Autistica. Przebudowie, co nie? No, znaczy nie w przebudowie, już skończony, tylko tak skrzynki widzę przed wejściem zostawione po budowie, jakoś mu się sprzątnąć nie chce. No, także tak to wygląda tutaj. I z boku, i z tyłu, z góry, i z dołu. No nie. I tutaj wieżyczka, proszę ja was, jaka ładna. No, to tutaj już włazimy do jego hacjenty. Sraka alert. No, jakieś dziwne podpisy, ale nie wnikamy. No, tutaj ładna sala powitalna, jakaś jadalna. Tu idziemy na górę, powiadam. I co tu jeszcze mamy? No, tutaj telewizor, nie? The Enchant, tu wyjście na balkony, to nas nie interesuje. Tylko wejdziemy jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz burwisz kabel od internetu. No, tu tak wygląda. Tu sypialnia. Też tu wyjście na balkon, to nas nie interesuje. Tu ma on
swój magazynek, nie? Magazyn z pierdołami. No i tutaj wieża, nie? Na której byliśmy, znaczy wlatywaliśmy powoli. No. I sobie wejdziemy tutaj, na tą wieżyczkę. Tak to wygląda. Zaraz tu pójdziemy, tylko chyba pójdę spać, bo widzę, że noc się robi, to żeby nam dzień był, to wejdziemy. Jeszcze się prześpię w swoim wyrku, żeby z głowy mieć i no. To się skipnie, czy nie? O, Fox śpi, to teraz tak. No elegancko. Pik. No i tutaj jeszcze domek, ten został tylko z wierzchu. O, coś Fox wysłał. Nie mam czasu zobaczyć, chociaż czekaj, mam przecież tym odpalone jakieś kółko. No dalej szczej. A, tak jakieś obrazki wysyłają. No to tutaj właśnie też autistika jest, domek zbudowany. Ale, no, autistika i Bobeksa zbudowany, ale niedokończony. Tu w ogóle wejścia chyba na górę nie ma. Lol. Z beczek, ja pierdzielę. Fajnie, w ścianie można trzymać jakieś rzeczy. No, tutaj chyba wejście. Dobrze, że mam tego, bo nieciekawie by było. No. Zgadza się. Pyk. Dobra, teraz polecimy. A, najbliżej jest też... Co oni to wysyłają, to nie chcecie wiedzieć. No, tutaj jest zejście do portala. Takie tam... Tu jest właśnie domek Bobeksa. Se dziurę pod domem zrobił, żeby sobie pójść diamenty na X-rayu nielegalnie. Wydobywać, jak widać, trochę biednie. Tak, Bobek oszukiwał, przyłapałem, bo tu mamy ten takiego właśnie plugin, co właśnie mówi i ostrzega o tym, że jest wydobywane tego. No, ile jest wydobywanego? No. No, tych diamentów, innych takich tego, farmazonów, nie? Tu jakieś właśnie tabliczki, nie wiem. Ogólnie Bobeks to jest dziwny człowiek, na jakiejś fazie żyje, czy coś. No, pole z tyłu. I czekaj, co by tu pokazać? Teraz chyba pokażemy teren Magdy. Tak skromnie wygląda, sobie wysepkę wynajęła prywatną. Także bogato. Elegancko, tutaj jest taka jakby farma mała, co nie, taki farmodomek, normalnie tu w ziemiance mieszkał, ale właśnie przebudowa następuje i chyba nie wiem, czy się dokończy, ale tak jest, istnieje, owszem. No tutaj mamy ten pasiekę, że uliso, ule i tak dalej dla pszczółek farmazony. Na tym piętrze raczej nic nie ma jeszcze, ale to jeszcze będzie zagospodarowane. Tutaj są zwierzątka ładnie, żyjące. No i to w sumie chyba tyle. Dobra, teraz polecimy, pokażę wam wioskę NPC-tów. Została troszkę przerobiona, troszkę polepszona, tutaj pola. Ten domek został dobudowany, ogólnie wiecie, ulepszyło się takie przejście, jakieś pierdolety. No to w powietrzu lata coś tam budowane przez autistika i Bobeksa też, nie wiem czy to skończył. No, takie tam domki, niektóre się dziwnie wygenerowały ogólnie. Tutaj te trzy zostały dobudowane i tamten. Nie wiem czy są tutaj wszystkie rodzaje pracowników, ale ładnie się rozmnażają, bo szczególnie Magda tutaj dbała o właśnie tą wioskę, dowaliła łóżek, czy tam miejsc pracy, innych takich pierdół,
Także elegancko wioska powinna zwiększać swą populację. Także jest. No i też tutaj dziwnie się wygenerowało. Niektóre rzeczy się właśnie tak ponaprawiało, żeby jako tako było. No. Tutaj też śmiesznie na takiej górze wieśniuk sobie ten, tu jakiś bumerang, nie wiem co to jest. Ktoś wybudował chyba Bobex, też się nudził. Ogólnie tu w powietrzu swój nick napisał, że na minimapie było widać oszpecony krajobraz, no ale nic. Albo kutasa właśnie dziś mniej więcej w tym miejscu zrobił. No, tak jeśli chodzi o tą budowlę, to jeszcze nic takiego. Coś miało być, ale na razie chyba się zmęczyli, nie wiem czy to ukończą. No, w tamtą stronę już więcej nic raczej nie ma. Teraz chyba odwiedzimy sobie Foxa. Zobaczymy, co tam Fox porabia, jak sobie ładnie zbudował swoją miejscówkę. Jego domek też jest ładny. Nie wiem, on chyba sam to budował, nie z tutoriala, albo na podstawie tutoriali wyrobił swój styl. Także ciężko stwierdzić, ale widać, że chłop ma rozmach. Bardzo fajny budyneczek. No, coś tutaj właśnie też jeszcze budował. Nie, buduje jeszcze. No. Coś jeszcze sobie tworzy. A tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Jego miejscówka, balkoniki. Pięknie. Tutaj też jakieś coś tam. Fajnie, fajnie. Tu też jakieś półpięterko. No i tutaj gdzieś pi na samej górze. Nagrywam na pamiątkę. No. Dobra. Także taka sytuacja. A, tędy już nie przejdę, dobra. To nie. No. A tutaj takie właśnie fajne tabliczki. Udało mu się upolować te drewno, jeszcze te niebieskie, co chyba było widać. No tutaj widać, że udało mu się upolować niebieskie drzewo z podziemi. No i tutaj domek sobie buduje. Jeszcze ładnie. Kappa Fox w akcji. Stracił klocka. No nic. No ale ładnie mu idzie. Dobrze sobie radzi. Później może jeszcze, jak zdążymy pozwiedzać, to jeszcze do niego wrócimy. Teraz jeszcze polecę w tą stronę. Tutaj była chyba posiadłość Pawła i Ari. Oni w przeciwieństwie do reszty nie mają działki, bo wiecie, bez działki nie ma zabawy, nie? No, także fajnie, jak wam ktoś rozwali cały dorobek, całą waszą ciężką pracę, a później stracicie ochotę, żeby w to grać. No, ale spoko. Nie wiem po co to, ale okej. Niezbyt ładne dzieło sztuki. Dobra. Tu z tego co kojarzę, ręka miała być, tylko tak jako tak średnio wyszło. No, także spoko. No, jakiś taki hangar wyszedł, lol. A, jest tutaj też mod na ten, na stakowanie zwierzątek, także jak widać ładnie działa. Tutaj z poprzedniego pluginu, który wywaliłem, bo nie działał. Tamte krowy 3 były zrespione, no i takie tutaj ma pierdoły. Jakieś, nie wiem co to jest, to chyba autistik zbudował, kantorek do zabaw. Jakimś wyjściem na zewnątrz, nie wiem po co. No, śmiesznie, a tutaj za obrazem jest spanko. Także jest. No to jakoś się da okrążyć, lol. No. Także tu taka sytuacja, tu chyba jakiś dom w budowie był, czy jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jest jego jakaś farma. I drzewka też do ścinania. A, tu jest też taki mod, że ścinając jedno drzewko, to jest, to się cały pień ścina, nie? Jest jakoś kapilator mod czy coś. Tu ziemianka, żeby się na noc zamurować przed tymi.
No i tutaj jeszcze pokażę, gdzieś jest... Aha, jakieś dziwne zejście tu. Okej, nieważne. Tutaj jest też ten, dawna baza Autistika gdzieś i Bobexa. Gdzieś w tym miejscu? Czy w tym bardziej? No tutaj. Tu jest ich dawny teren. Aha. Piecyk se tu stawił. No dobra. Tu Bobex też coś przyłaził, coś cudował. Z tego co kojarzę. Obserwowałem go, bo właśnie ten na X-rayu leciał nieraz i stawiał jakieś te pierdoły. Widzę, tabliczki rozwalił, ciekawe po co. No i nie wiem, czy coś tu jest. Fajnie, inteligentnie. To jest właśnie Bobek, kwintesencja jego. Tak byleby inteligentnie było. No, tu chyba więcej nic nie ma. Przynajmniej nie namierzyłem ukrytych miejscówek. Niby latałem na tym niewidocznym. No i co, no. Tu jakaś fajna taka jaskinia jest. Dobra. Sypy aweny. Los, jesteśmy u siebie. Weźmiemy się, prześpimy. O ile... Szanowny pan Fox też będzie zamierzał, żeby ten... Zobaczę... XD... No. Zobaczymy, czy pójdzie też spać. Tak, pójdzie spać. Eleganckość nastąpiła. No, widzę, że powoli odcinek powinien się kończyć, a ja jeszcze pokazuję, chłe, chłe. Fajnie tak pokazywać, nic nie robić, nie? Ale to tak głównie na pamiątkę, żeby zobaczyć, gdzie co było zbudowane i tak dalej. A, teraz miałem pokazać gdzieś w tamtą stronę, była miejscówka Plukola, tak już nieistotne rzeczy. Że tutaj miejscówka Plukola była zaklepana, o. Tutaj nie wiem, dlaczego sobie przy tym wziął, przy portalu, ale okej. Okay. Tyle, co sobie zaklepał, a tak to... A, tutaj jeszcze ziemiankę już zdążył zrobić jakąś. No, zejście do podziemi. No, także zaczął coś już się bawić, ale... Chyba i tak nie wiem, czy on tu wróci, czy to skończy. Zobaczymy. Nie wiem, czy teraz w dobrą stronę lecę, jest na to średnia szansa i chyba źle. Także tu jeszcze raz i lecimy w tą stronę. Także zobaczyć jeszcze tą miejscówkę, co ktoś próbował się budować, ale coś nie pykło, bo się zgubił później. I tak jak obstawiam chyba Ari, bo gdzieś tam coś kojarzę, że z Pawłem łazili i no, nie wiem, tak o plus minus. No tutaj tak brzydko zrobione. O tako. Czy coś tu jest? Nic. Płaski teren, bardzo brzydko, drzewa niedocięte. Wspaniale. No i wracamy na spawn. Pik. No i co, to chyba by było tyle. Wszystko pokazane. Tak mi się wydaje. Raczej. Na koniec jeszcze polecimy do Foxa. Także jakby się z nim pożegnać. Ja myślałem, że jak czasu mi starczy, to jeszcze... O, tu domek dobudował ten skromny. Nawet buduje. Fajnie. No, także jeszcze bym coś pokazał, ale znaczy jak coś robię, na przykład budowałbym, ale jednak czasu za dużo i tak zeszło na pokazywanie. Także niestety, ale nope. Więcej nie będzie do pokazywania. Ale on tu taką haciętę walną, ja pierdzielę. Niby z dyni. No, także tego.
Z tego miejsca ludzie się bez wami żegnam, więc subskrybuj, subscription, górę, dobre komentarze. Ja proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z Tatogryny Gierency, tam czy się z wami żegnam. Także elo.